Są czasy, kiedy się zarabia, ale też są czasy, kiedy trzeba ponieść tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu. Podjęliśmy decyzję przeznaczyć właśnie dodatkowo 60 milionów złotych na zakup 7 milionów masek. I właśnie dziś przyszedł pierwszy transport masek, około 1 600 000. Te maski będą przekazane częściowo fundacjom, ale również będą przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych, która będzie tymi maskami dzielić. Wspólnie z panem premierem Morawieckim, wspólnie z panem premierem Sasinem również pracujemy poprzez nasze rozliczne kontakty międzynarodowe nad inną formą pomocy. Nas bardzo wiele lat przekonywano, że ten państwowy biznes to jest coś, co jest przeżytkiem, coś, co powinno odejść, że to jest jakaś spuścizna dawnych czasów, czasów komunistycznych, że właściwie wszystko powinno być prywatne, że kapitał nie ma swojej narodowości i że właściwie nie jest to ważne dla kondycji państwa, jaka jest własność w gospodarce. Otóż my zawsze uważaliśmy inaczej. Uważaliśmy, że kapitał ma narodowość i oczywiście bardzo mocno wspieramy i będziemy wspierać własność prywatną, prywatne podmioty, prywatne firmy, ale uważamy, że ważnym instrumentem dającym państwu możliwość działania, szczególnie w takiej kryzysowej sytuacji, są właśnie spółki Skarbu Państwa, które dzisiaj stają rzeczywiście na wysokości zadania, ale które też będą potrzebowały tego wsparcia ze strony właściciela, ze strony państwa, bo niektóre z nich dzisiaj również ponoszą ogromne straty związane z tą sytuacją.